Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić sobie taką piękną serwetkę z ananaskami. Serwetka ma, już Wam mówię, ile centymetrów. ,52 cm średnicy i jest wykonana z kordonka nowosolskiego. Numer 4. Był to kolor zielony, niestety zużył mi się, więc niestety nie pokażę. Serwetka składa się z, już Wam mówię, z 28 rzędów, więc jest dosyć sporo pracy. Będzie filmik podzielony na 3 części, gdzie poszczególne rzędy będziemy sobie przerabiać. Nie jest trudna serwetka, ale trochę pracochłonna. Tu był taki zielony kolorek, a na filmiku będę szydełkować taki wiosenny kolor, pomarańcz, to też jest kordonek nowosolski, oranż, bawełniany i numer 10. Szydełko, jakie użyję do tego koloru, to będzie do tego koloru, do tego kordonka, to będzie 1,5 mm. I tak jak mówiłam wcześniej, filmik będzie podzielony na 3 części, więc serdecznie zapraszam. Przygotujcie sobie kordonek, szydełko i zabieramy się zaraz do pracy. Zaczynamy od zrobienia pętelki i 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zamykamy ten łańcuszek w kółeczko, wbijając się w pierwsze oczko i robimy oczko ścisłe. Mamy taki łańcuszek w formie kółeczka i w tym kółeczku robimy tak: 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i 3 oczka łańcuszka jako przerwa, czyli tutaj mamy 6 oczek łańcuszka. Narzut, wbijamy się w to kółeczko, robimy słupek, 3 oczka łańcuszka, kolejny słupek, 3 oczka łańcuszka, kolejny słupek. Mamy 1, 2, 3, 4, a powinniśmy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6 słupków. 3 oczka łańcuszka, słupek. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 3 oczka łańcuszka, słupek. Mamy zrobionych 6 słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak. 3 oczka łańcuszka i łączymy się oczkiem ścisłym. 1, 2, 3, w trzecie oczko tutaj naszego pierwszego słupka i robimy oczko ścisłe. Tutaj możemy sobie porozkładać te słupki, żeby to jakoś wyglądało. Dobra. I teraz rząd drugi. Przechodzimy oczkiem ścisłym tutaj pod ten łańcuszek z poprzedniego rzędu, bo będziemy robić pod łańcuszkiem słupki. Czyli tak, 3 oczka łańcuszka jako słupek i jeszcze 2 słupki. Raz i 2. Oczko łańcuszka przerwy. I w tym samym tutaj jeszcze miejscu robimy znowu 3 słupki. Raz, 2 i 3. Czyli pod tym łańcuszkiem z poprzedniego rzędu mamy taki motyw: 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki. I teraz robimy oczko łańcuszka,
Przechodzimy do następnej tutaj przestrzeni i robimy to samo. Czyli trzy słupki. Oczko łańcuszka i trzy słupki. Dwa. I trzy. I znowu. Oczko łańcuszka w następnej przestrzeni. Powtarzamy. Czyli robimy sobie tak. W każdej przestrzeni powinniśmy mieć sześć tych takich motywów. I zakończamy rząd drugi. Ostatni tu motyw zrobiony. Oczko łańcuszka. I raz, dwa, trzy. Wbijamy się w trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. Rząd trzeci. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Tu jest słupek na słupku. W środkowym słupku z tej trójki robimy dwa słupki w jednym oczku. I w ostatnim słupku słupek. Czyli mamy cztery słupki. Pomiędzy tymi motywami dwa oczka łańcuszka. I znowu na pierwszym słupku słupek, w środkowym słupku dwa słupki w jednym oczku i słupek w ostatnim słupku. Dwa oczka łańcuszka przerwy i znowu powtarzamy słupek na słupku, dwa słupki w środkowym słupku i słupek na tym ostatnim słupku. O. I tak sobie robimy naokoło. I zakończamy rząd trzeci. Dwa oczka łańcuszka po wykonaniu tego ostatniego motywu. I raz, dwa, trzy, trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. Rząd czwarty. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka jako nasz pierwszy słupek. I tak, w drugim oczku robimy dwa słupki w jednym. Raz i dwa. I następnie dwa słupki pojedyncze. Raz i dwa. Tym razem pięć oczek łańcuszka. Trzy, cztery, pięć. I znowu na pierwszym słupku robimy słupek. W drugim słupku robimy dwa słupki w jednym oczku. Raz, dwa. I dalej dwa słupki po kolei. I tak wygląda ten rząd. Teraz pięć oczek łańcuszka. I powtarzamy. W pierwszym jeden słupek. W drugim, na drugim słupku dwa słupki. I potem pojedyncze słupki dwa. Czyli będziemy mieć tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć słupków. Robimy sobie naokoło. Ja pokażę tutaj, jak zakończyć. I kończymy rząd czwarty. Tutaj zrobiłam jeden słupek, dwa słupki w drugim słupku i potem pojedyncze dwa słupki. Jeden słupek i drugi słupek. Pięć oczek łańcuszka. I w trzecie oczko wbijamy się i robimy oczko ścisłe. Mamy cztery rzędy zakończone. Teraz rząd piąty. To mamy tak. Trzy oczka łańcuszka jako słupek. I teraz będziemy wszystkie słupki robić łączone górą. Czyli tak, narzut, wbijamy się w drugi słupek i robimy słupek do połowy. Następny słupek, słupek do połowy. Następny słupek do połowy. I w ostatni słupek i słupek do połowy robimy. Pięć pętelek mamy na szydełku. Robimy narzut, przeciągamy przez wszystkie pięć pętelek. Czyli mamy
5 słupków łączonych górą. I teraz robimy 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pół słupek robimy pod łańcuszkiem z poprzedniego rzędu, tym 5-oczkowym. 7 oczek. 4, 5, 6, 7. I tutaj robimy 5 słupków łączonych górą. Czyli robimy 5 słupków do połowy. Nie zakańczamy tych słupków, wbijając się w każdy słupek z poprzedniego rzędu. I piąty. I teraz narzut przeciągamy przez wszystkie pętelki. O, czyli teraz nam będzie taki kwiatuszek wychodził. I znowu 7 oczek. 4, 5, 6, 7. Pół słupek pod łańcuszek. 7, 3, 4, 5, 6, 7. I tutaj słupki łączone górą. 1, drugi, trzeci, czwarty i piąty. I łączymy wszystkie. I powtarzamy sobie ten rząd. Ja tutaj, zróbcie sobie, ja wrócę, pokażę Wam, bo tu będzie całkiem troszeczkę inne zakończenie, niż robiliśmy wcześniej. I zakończamy piąty rząd. Tutaj mam ostatnie 5 słupków łączonych górą. I teraz robimy 3 oczka łańcuszka. Nie, 5, 7. Tak, 7, bo tu jest jedna połowa tego. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Robimy pół słupek pod łańcuszkiem i dopiero teraz 3 oczka łańcuszka i podwójny słupek. Wbijamy się tutaj w szczyt tych 5 słupków łączonych górą i robimy ten podwójny słupek. O. I wylądowaliśmy na środku łańcuszka. I tutaj też będziemy zaczynać kolejny rząd. Tutaj ta serwetka będzie się wydawać, że ona się faluje. To jest dobrze, ponieważ potem jak w miarę będziemy robić tutaj te ananaski, ona się będzie prostować i też po skończeniu serwetki będziemy ją napinać szpileczkami, więc ona się wyprostuje. Więc proszę się nie przejmować, bo tak po prostu ma być. Rząd szósty zaczynamy. Rząd szósty będą to same łańcuszki siedmiooczkowe, więc rząd bardzo prosty. Robimy oczko łańcuszka i pół słupek tutaj pod łańcuszkiem, tak żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu zakończyć. I 7 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I na następnym łuczku z łańcuszka robimy pół słupek, 7 oczek, 3, 4, 5, 6, 7 i pod łukiem kolejnym pół słupek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i pół słupek pod łukiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i pod łukiem pół słupek. I tak będzie wyglądał ten szósty rząd. Ja tutaj pokażę Wam, jak zakończyć ten rząd. I kończymy rząd. Tutaj nam zostało jeszcze 7 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pół słupek tutaj pod tym ostatnim łańcuszkiem. I teraz 3 oczka łańcuszka i podwójny słupek, który wbijamy tutaj w ten pierwszy półsłupek, co robiliśmy na początku, i robimy podwójny słupek. O. Czyli 3 oczka łańcuszka i podwójny słupek. To jest zakończenie tego rzędu. I teraz rząd
Siódmy też to będą łańcuszki, tylko dodajemy jeszcze słupki. Więc tak, trzy oczka łańcuszka będzie jako słupek i dodatkowo jeszcze 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 oczek. I na następnym łuczku robimy słupek. Czyli tu mieliśmy 3 oczka łańcuszka jako słupek i 7 oczek łańcuszka przerwy. Teraz 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i na następnym łuku słupek. I znowu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i pod następnym łukiem słupek. 7 oczek, 3, 4, 5, 6, 7 i pod następnym łukiem słupek. O. I tak robimy cały rząd. Ja potem wrócę i pokażę Wam, bo tutaj też będzie inne zakończenie. Znaczy podobne jak ostatnio żeśmy robili. I kończymy sobie rząd siódmy. Ostatni słupek na ostatnim łuku i teraz 3 oczka łańcuszka i podwójny słupek wbijamy się w trzecie oczko tutaj. Raz, dwa, trzy. Wbijamy się w trzecie oczko i robimy podwójny słupek, tak żeby zakończyć rząd na środku łańcuszka. Rząd ósmy. 3 oczka łańcuszka jako słupek, dodatkowo jeszcze 3 oczka łańcuszka jako łuk, narzut i w tym samym miejscu wbijamy się i robimy słupek. Czyli mamy taką małą fałkę. Następnie 3 oczka łańcuszka i pod następnym łukiem robimy taki motyw. 2 słupki. Raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Raz i dwa. O. Znowu trzy oczka łańcuszka przerwy. I pod następnym łuczkiem robimy to samo. Czyli dwa słupki. Słupek jeden, słupek drugi, dwa oczka łańcuszka przerwy i dwa słupki. Pod tym samym łukiem cały czas z poprzedniego rzędu. O, mamy. I teraz trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. I na kolejnym robimy fałkę, czyli słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek. I tak będziemy powtarzać. Raz będziemy robić taką fałkę, a raz będziemy robić te grupy słupków tutaj, po dwa. Więc teraz trzy oczka łańcuszka i dwa słupki. Raz, dwa. Dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Raz i dwa, trzy oczka łańcuszka przerwy i znowu pod następnym łuczkiem to samo. Czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. I następnie trzy oczka łańcuszka i teraz robimy tam coś takiego jak fałka, czyli słupek, dwa oczka łańcuszka, trzy oczka łańcuszka, przepraszam, jak robimy fałkę, mamy trzy oczka łańcuszka i słupek. Tutaj, gdzie mieliśmy dwa słupki, robimy dwa oczka łańcuszka. Tutaj jakby jest taka fałka, robimy trzy oczka łańcuszka pomiędzy słupkami. I tak wygląda ten rząd. Robimy naokoło. Już widzicie, nam wyprostowała się serwetka.
Robimy sobie tak naokoło. Ja tutaj pokażę, jak zakończyć ten rząd ósmy. I kończymy rząd ósmy. Tutaj jeszcze muszę zrobić jeden ten motyw z dwoma słupkami, czyli słupek jeden, słupek drugi, dwa oczka łańcuszka i jeszcze dwa słupki, jeden i drugi słupek. O, mamy tutaj te dwa takie motywy. Tutaj mamy naszą fałkę i teraz trzy oczka łańcuszka i normalnie zakańczamy, wbijając się raz, dwa, trzy w trzecie oczko i robimy oczko ścisłe. O, tak wygląda 8 rzędów. Tutaj, gdzie mamy fałki, będziemy budować już nasze ananaski w tej serwetce. Więc zaczynamy rząd 9, robimy oczko ścisłe, żeby dostać się do wnętrza naszej fałki. I teraz 4 oczka łańcuszka, ponieważ będziemy robić podwójne słupki. I jeszcze 8 słupków, tak żeby w sumie w tej każdej fałce było 9 podwójnych słupków. Czyli mamy tak jakby jeden słupek. Tak, dwa razy nitka na szydełko. I mamy, robimy podwójny słupek, czyli mamy drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, i 9 słupek. Podwójny oczywiście, czyli mamy 9 podwójnych słupków. Następnie 3 oczka łańcuszka. I tutaj na tym pierwszym motywie robimy motyw, czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki. Następnie 2 oczka łańcuszka i powtarzamy na tym następnym naszym motywie kolejny motyw, czyli 2 słupki, 2 oczka łańcuszka i 2 słupki. Jeden i drugi. O. Tak. I teraz 3 oczka łańcuszka i naszej fałce robimy to samo co tu, czyli od razu 2 nawinięcia na szydełko i 9 podwójnych słupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O. 7, 8, 8 i podwójny słupek 9. O. I znowu 3 oczka łańcuszka i powtarzamy tutaj te motywy. Tak wygląda rząd. Tutaj, gdzie mamy fałki, robimy 9 podwójnych słupków. Tutaj normalne słupki, te motywy powtarzamy, między nimi 3 oczka łańcuszka i robimy sobie tak naokoło. I potem pokażę, jak zakończyć. I kończymy rząd 9. Tutaj ostatnie te motywy są zrobione. I tutaj normalnie 3 oczka łańcuszka. I wbijamy się raz, dwa, trzy w czwarte oczko, bo tu były podwójne słupki, więc w czwarte oczko. Rząd dziesiąty, 3 oczka łańcuszka jako
słupek, bo tu już będziemy słupki robić, i oczko łańcuszka przerwy. Jeden narzut i tutaj na każdym podwójnym słupku robimy słupek i oczko łańcuszka. Słupek i oczko łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka. I tak robimy 9 słupków i każdy przedzielony oczkiem łańcuszka. Słupek, oczko łańcuszka i słupek. Dobra. Mamy 9 słupków, każdy przedzielony oczkami łańcuszka. I teraz powtarzamy tutaj, czyli 3 oczka łańcuszka. I tutaj te nasze 2 motywy. To będziemy je powtarzać przez parę rzędów. Tutaj 2 oczka łańcuszka przerwy. I motyw znowu. W poprzednim rzędzie były 3 oczka łańcuszka przerwy, a tutaj mamy 2 pomiędzy tymi motywami. O, czyli mamy 2 motywy i tutaj 9 słupków przedzielonych oczkami łańcuszka, czyli znowu tutaj powtarzamy 3 oczka łańcuszka i na każdym podwójnym słupku słupek i oczko łańcuszka. O. I powtarzamy naokoło. Tutaj pokażę Wam, jak skończyć, jak zakończyć ten rząd. I zakończamy rząd 10. 3 oczka łańcuszka. I raz, dwa, trzecie oczko. I robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka i odcinamy teraz niteczkę. Robimy tak, jak jest w schemacie. Oczywiście schemat po zakończeniu filmiku, po zakończeniu wszystkich części filmików, 3 części udostępnię na moim blogu, na który Was serdecznie zapraszam. Więc na schemacie jest, żeby tutaj zakończyć i dołączyć niteczkę w tym jednym motywie, czyli rząd 11. Zaczynamy tutaj w tej muszelce drugiej, muszelce, motywie. Dobra. I teraz sobie zaczynamy. Dołączamy niteczkę. I robimy 3 oczka łańcuszka jako słupek. Jeszcze jeden słupek. O, i tutaj będziemy dołączać pozostałą część motywu. Więc teraz 3 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka i zaczynamy od półsłupków. Czyli półsłupek pierwszy, tak jak robimy ananaska, pomiędzy słupkami pierwszym a drugim. Robimy półsłupek, 3 oczka łańcuszka i na następnej przestrzeni półsłupek. Raz, dwa, trzy. I półsłupek. Raz, dwa, trzy. I półsłupek. Pod oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Półsłupek. Raz, dwa, trzy. I półsłupek. Raz, dwa, trzy. Półsłupek. I raz, dwa, trzy. I ostatni półsłupek. Czyli mamy teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem falbanek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem falbanek. Następnie 3 oczka łańcuszka.
motyw, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Tutaj robimy, robimy jedno oczko łańcuszka i motyw, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. O. I tutaj trzy oczka łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka i pół słupek pomiędzy tymi pierwszym a drugim słupkiem. Trzy oczka łańcuszka i pół słupek. 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 Trzy oczka. Pół słupek. Trzy oczka, pół słupek i trzy oczka i ostatni pół słupek. I tu trzy oczka łańcuszka i tutaj robimy motyw, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka, dwa słupki. Tutaj robimy oczko łańcuszka i motyw na motywie. O. I tak robimy sobie naokoło. Tu budujemy ananaski, a tutaj robimy dalej te nasze motywy naokoło. I ja tutaj Wam wrócę i pokażę, jak zakończyć ten rząd. I widzimy się w drugiej części. Będziemy zaczynać od rzędu 12. I kończymy rząd 11. Tutaj ostatnie falbanki zrobione. Trzy oczka łańcuszka i motyw, czyli słupek, drugi słupek, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki. Oczko łańcuszka. I tutaj robimy dwa słupki, ponieważ tutaj zaczynaliśmy dwoma słupkami. I teraz robimy oczko łańcuszka i pół słupek w trzecim oczku. O, tak żebyśmy zaczynali tak jakby troszki na środku. I tak wygląda 11 rzędów naszej serwetki. Ona znowu nam się troszeczkę zaczęła falować, ale to nie szkodzi, ona się wyprostuje. I do zobaczenia w części drugiej.